Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. E, dzisiaj coś dla miłośników nostalgii, ale nie retro, nie, 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 słuchajcie, Open Mandriva, Open Mandriva, czyli Pra, 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 nie, pra, 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 pra dziadek to byłaby Mandriva, nie? Mandrake, przepraszam, Mandrake, 97 rok, 8 rok, tak, tak. Opel Mandriva, otwartość źródłowe, niezależny system operacyjny i do kompletu chodzi z NVIDIĄ. Tak, w końcu chodzi z NVIDIĄ. Najnowsza wersja 2407, wersja stabilna, ROM, czyli Rzym. Przepraszam, nie stabilna, tylko rolling, rolling, stabilna to jest rok Pozdrawiam, panie Remigiuszu. Jutro pan tego nie ogląda, oczywiście. Słuchajcie, żywy sprzęt, jak najbardziej LXQT, Pulpit LXQT, który się sporo zmienił. W wersji tutaj 2.0 będzie. Do kompletu zobaczycie sobie przez pileczkę plazmę. Wersję z KDE Plasma 61, dlatego że w KDE Plasma 61 jest taki fajny, nowy, początkowy. Jakby to będzie taki wprowadzacz, takie okienko, które jest mocno rozbudowane, jest zmienione w stosunku do wersji poprzednich. A większość tego filmu to będzie oczywiście ogarnięcie tego na na wersji Elix która naprawdę jest bardzo, bardzo lekka, fajnie wygląda i naprawdę jest ok. Do tego jeszcze sobie troszeczkę pogramy, tak, troszeczkę z problemami małymi, ale wszystko się okaże w trakcie filmu. Gorąco zapraszam. Dobra zabawę zaczynamy od Biasu. Odpalamy to cudo, dajmy sobie, od razu mówię, teraz odpalam. Pierwsza to będzie oczywiście nasza piękna opem Andriwa tak, w wersji live, w wersji live dlatego że postawione to ja mam elix Teges, a live dlatego zobaczcie jak to się ładnie nam uruchamia tutaj, proszę bardzo, kliknąłem, jak zobaczyłem sobie jak, jak szybko albo jak bardzo szybko się ładuje nam wersja Teges, wersja elix QT po prostu zwariowałem całkowicie. System, system ten jest gotowy, proszę, to jest efekt ładowania, jeżeli chodzi o besę plazmową, tego tak. Jeżeli chodzi o proces instalacji, to trwa on, nie będę żartował, 3 minuty. 3-4 minuty z dysku SSD na SSD, to są zwykłe dyski na USB, 500 MB na sekundę max. Więc po prostu tak to zasuwa, że po prostu łeb odpada. Dobra, to mamy plazmę, wiadomo jak plazma wygląda, nie chcę już Was tutaj męczyć tą plazmą i tak dalej, i tak dalej. To mnie interesuje bardzo, to... Tak jak mówię, to jest wersja live. Przypatrzmy się, co my tutaj mamy w ogóle. Po pierwsze, możemy sobie wybrać ładny kernel, wybrać czy poczytać o kernelu, chyba poczytać sobie, tak, to, to, to widzę pierwszy raz na oczy, od razu mówię. Przedtem pamiętam, że przeglądałem to chyba trzy, trzy razy na kanale, coś takiego 4 lata temu czy 5 lat temu też to pokazywałem. I naprawdę jest ja widzę ewolucję, mimo że tego systemu nie używam ciągle, to widzę tutaj takie zmiany, że głowa mała, wow, autentycznie, bardzo fajne. Ani, że jest takie tutaj wprowadzenie do tego, tak? Bo yy, użytkownik sobie wchodzi, no i widzi tym mincie, po, minta dam na przykład, nie tam, zróbcie to, 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 gdzieś tam malutka ikonka. Changes zmiany, nie? Natomiast tutaj na dzień dobry masz wyjaśnione, dobry człowieku, wszystko. Co, gdzie, do czego, jak to się zachowuje. Dobra, konfiguracja, żeby nie przedłużać. Mm, update systemu, fajnie. Update konfiguracji, dodawanie tutaj użytkownika i grup. Super, wszystko mamy tutaj ładnie pod ręką. Konto gościa możemy sobie zrobić, jeżeli mam taką potrzebę. Konfiguracja sieci pewnie standardowa. Mm, dobra, ta Connections needs to be working already, nie, dobra, dobra jeżeli wszystko działa to jest spoko. tak to nam wygląda, w ogóle fajnie jest to zrobione, podoba mi się, spoko, już kitsów, gamesów nie będę oglądał, repozytoria, tak, tutaj są standardowe repozytoria, mine i dodatkowo można sobie włączyć te party, czyli Dodatkowych firm non-free, czyli dla Nvidia na przykład, ale i także innych tam rzeczy zastrzeżonych, typu jakiś firmware do różnych dziwnych kart sieciowych, jakichś tam broadcomów, innych tego typu rzeczy, nie? Więc to są, to są repozytoria, można powiedzieć, stabilne. To nie oznacza, że restricted to jest jakieś tam, nie wiem, deweloperka i tak dalej. Nie o to tutaj chodzi. To jest zupełnie zupełnie co innego. Bardziej jest podział taki, można powiedzieć, jak Ubuntu. Jeżeli kojarzycie te universe, multiverse, bla bla bla, to to jest mniej więcej zrobione w ten sam sposób, nie? No, to jest ekran, ekran gościnny, tak? ekran powitalny tutaj, który nam sobie tegę. Zobaczmy tą plazmę jeszcze na szybko. Miałem nie przeglądać, ale tak zobaczmy, co to jest oprogramowanie jakie jest. Czy mamy tutaj instalację sterowników hmm, Nvidia? Chyba nie. Teoretycznie deweloperzy tutaj no, mówią, że no nie jest to 100% zgodne z NVIDIĄ, tak? Standardowo nam się odpala NUVO, ale tak mówię, jedna komenda wszystko stoi. Więc nie jest to jakiś wielki problem. Na resztę chyba standard taki, X11, nie. tak? Bo Wayland jest wprowadzany dopiero, mimo tego, że to stoi na 6.1, na KDE Plasma 6.1, to tutaj jest to skombinowane, znaczy nie ma wymagania Waylanda, tak? Tu jest zrobione na is 11 Wayland jest dopiero w początkowej obsłudze w OP Madrywie i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. I jeszcze, jak wejdziemy na żeby sprzęt, to opowiem Wam o reszcie pozostałych takich pod, pod wersji tego, tego systemu Open Man Drive Dlatego, że tutaj są wydania stabilne, rolling i tak dalej, dalej. Dobra, no tak to wygląda. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o plazmę. Słuchajcie, przenosimy się na, na wersję LXQT. Naprawdę jest fajnie. Tak to nam wygląda. Jak wiemy, LXQT jest oparte na, na tym, na KDE Plasma. Tak tam, frameworki i tak zwane używa Nie będę w to wnikał, bo nikogo to nie interesuje. Was interesuje, jak to wygląda, jak to działa. Jak ktoś używał EXQT starszego, to na pewno zobaczy tutaj mocną różnicę. To menu się zmieniło, mamy tutaj efekt wyszukiwania. Co do tego wyszukiwania, to, to jest tutaj mały problem, ponieważ można sobie szukać rzeczy, tak? Powiedzmy, daję sobie tutaj, tego chyba w EXQ przedtem nie było. Załóżmy, wyszukuję sobie tutaj Nvidia. Przy okazji popatrzcie, sterowniki 555 stabilne 5802 brawo i to jest niezależne distro coś pięknego, autentycznie chodzi to normalnie bez problemu problem jaki tu istnieje to jest to, że jak wracam tutaj to dalej mam kurde wyszukiwanie Nvidia no no ja wiem, wystarczy to skasować, tak, ale, ale no wkurza, kurde jeżeli jak coś klikam, wpisuję tutaj daną rzecz, nie będzie nawet ten gimp, którego nie wiem czy tutaj jest, nie ma go powiedzmy, to jak wracam to to zostaje. To jest do poprawki. To jest wina LX Qt, nie tej dystrybucji akurat. No i są tutaj takie pierdoły, które potrafią człowieka wkurzyć, bo potrafią, tak? Człowiek ma swoje przyzwyczajenia i tak dalej, i tak dalej. I tego rodzaju rzeczy mogą troszeczkę zniechęcić do, do tematu, nie? No ale dobra, lećmy sobie dalej. Słuchajcie, to jest świetne distro moim zdaniem na słabo, słaby sprzęt, ewentualnie... Nie mówię na trupa 20-letniego, przepraszam, ale naprawdę na jakiś starszy, powiedzmy, nie wiem, dziesięcioletni czy coś sprzęt, gdzie człowiek stawia przede wszystkim na to, żeby mu te programy zasuwały, tak? Jeżeli ja klikam, to się uruchamiam momencik i mamy tutaj dużo fajnych rzeczy od razu. I zajmuje to naprawdę mało pamięci, bo słuchajcie, na starcie ten system zajmuje 800-700 MB, ja tu mam 16 GB ramu. Czyli jeżeli będziecie mieli mniej ramu, to on będzie jeszcze mniej zajmował, bo reszta to są bufory po prostu, jak to się mówi. nie? Potrzebujecie, załóżmy, wydajnego systemu, pulpitu, nie? który wygląda za jej bardzo nie wiadomo jak. Chociaż te obramówki tutaj, zwróćcie na uwagę na obramówkę tutaj, jaka jest, to naprawdę ten system jest po prostu ładny. Nie dość że on jest wydajny. To jest jeszcze naprawdę zasuwa, w porównaniu, załóżmy, do gnoma czy do czegokolwiek tam innego. Nie? Wygląda prawie jak plazma, a nie jest tak ociężałe jak plazma, bo plazma jest doładowana efektami, plazma jest ciężka. Natomiast to, mimo tego, że właśnie się na niej opiera, na jej fundamentach, to ten system po prostu zasuwa i jest ładny do kompletu. Dwie rzeczy w jednym. Standardowo mamy tutaj falcona, flakona, ja mówię na tą przeglądarkę. Z flakonowych rzeczy, które mi się bardzo rzeczy nie podobają, no ale to jest zaleta, zaleta flakona. Rozszerzenia nie działają ani z Chroma ani z Firefoxa, bo nie chciałem sobie tutaj Bitwardena na przykład załatwić. No i, no i co? No i, no i nic, nichuchu, powiem to tak. Nie ma, nie ma opcji, żeby to działało po prostu na ten koniec kropka zainstaluj Chrome mimo że to jest na silniku Chrome jest ta przeglądarka zrobiona. Ona jest lekka ale ale no na dzień dobry pewnie to zainstaluje albo normalnego Chroma albo postawi sobie tutaj po prostu furrefoxa tak naszego pięknego furfoxa. Ja tak właśnie zrobiłem. Nie będę wam pokazywał zajętości dysku bo tu dograłem parę gierek które zajmują sto kilkadziesiąt gigabajtów. Dograłem sobie tutaj OBS a dograłem sobie Blendera, dograłem sobie tutaj Furę Foxa i jeszcze parę flatpaków do kompletu, więc teraz to jest tak wypasione jak, jak ja, praktycznie. Może, może troszeczkę mniej, bo ja naprawdę jestem dość wypasionym człowiekiem, pewien to tak w każdym razie. Ten kolejna rzecz, która mi się tutaj niezbyt podoba, jeżeli chodzi o ten system, to jest tak, jeżeli znaczy to, to nie jest wina systemu, kurde, to, to ciężko mówić o systemie. Bardziej będę mówił tutaj o środowisku LXQT, tak, które to jest zastosowane. Jeżeli wejdziemy na sieć, to zostali pusty grób. Nie ma nic. Sieć jest niewykrywana. To, to, to jest niestety LXQT, tak to po prostu działa, nie ma, nie ma tutaj nic. Trzeba dopiero pisać tutaj magiczną formułę, którą ja wpiszę. Jak piszecie tutaj magiczną formułę SMB adres IP, to wtedy wam się do, dopiero to pojawi, tak? No tak, tak jest LXQT zrobione, no i niestety, jakie to było hasło? Chyba takie, nie wiem, kurde, no właśnie. I wtedy wszystko ładnie, no to zaczyna bez problemu działać znaczy prawie, no, no widać co tu się dzieje, można zastosować gigolo, tak, jest taka opcja, to jest, ja ten programik w końcu omówię, obiecuję, naprawdę, i będzie ok w każdym razie bez niego może być ciężko trochę, w xfc ma dość podobnie, jeżeli chodzi tam o, nie, o, o sambę na przykład, jeżeli ja sobie tu klikałem, bodajże nie pamiętam, czy na rana, czy któryś z tych, to mi się tu odpalał program do muzyki zamiast do czegoś tam. W każdym razie no są trochę pochrzanione kurde, te przypisania, można powiedzieć w ten sposób, nie? Teraz tak, jako że to jest distro niezależne, je trochę chwaliłem, teraz już nie będę. Superposition się nie odpali, bo brakuje zależności. Teoretycznie brakuje to jakiejś biblioteki, lib, nie pamiętam nazwy nawet. Próbowałem ją zainstalować, nic to nie daje, więc niektóre programy po prostu wam nie ruszą, bo nie ma zależności. Dlaczego? Bo tak, inne chodzą bez problemu, a niektóre niestety, no, no efekt jest taki po prostu. No, rucham sobie w terminalu, i, i to jest koniec tematu, nie? Już nie będę wam pokazywał, czego brakuje, bo to jest moim zdaniem trochę bez sensu. W każdym razie, czasami błędy się mogą tutaj pojawić, nie? Jeżeli chodzi o stabilność tego systemu, jest bajka. Siedziałem cały dzień wczoraj na tym, bawiłem sobie, się, trochę tam sobie pograłem. Postawiłem tutaj OBS-a, bez najmniejszego problemu, on sobie tutaj ładnie pracuje. Jest, o, jest obsługiwana tutaj Nvidia jak najbardziej, jeżeli chodzi o kodowanie, na przykład, nie? Czyli proszę bardzo, bla bla bla. Nvidia, NV, Coder i NV, to wszystko. Widzicie, FFmpeg też jest skompilowany do VAPI, czyli na przykład do Radeonów, tudzież Inteli. Więc tu jest po prostu bajka. Rzeczy, które niestety są dość smutne dla na przykład użytkowników, którzy chcieliby to sobie posiedzieć na Blenderze. Jest to, że przy NVIDIA nie ma akceleracji CUDA. Dlaczego? Bo nie ma pakietów zależnych od CUDA. Po prostu ta dystrybucja tego nie udostępnia. Niektórzy powiedzą, ale w wersji 500 przecież jest. No nie jest. Akurat obsługa CUDA to jest dodatkowy pakiet, chyba 1,5 czy ileś tam GB, który nie jest tutaj załączony, więc będziecie mieli Blendera który nie ma wsparcia graficznego, a to znaczy, że będzie katastrofa mała, delikatnie mówiąc, nie? Jeżeli chodzi o te sightless, EV, ten renderer i tak dalej, i tak dalej, jak widać, na AMDK powinno być wszystko ładnie tutaj zrobione, bo dystrybucja jest głównie nastawiona na otwarty soft, co już powiedziałem, nie? Więc jeżeli macie Intela, AMDK, to ta akceleracja będzie, w przypadku Nvidii można złożyć prośbę na ich forum, żeby temat po prostu tutaj ogarnęli, tak. Tak nam się tutaj to zachowuje. Stabilne to jest bardzo, chodzi to naprawdę też bardzo ładnie. Pomijając te, te rzeczy tutaj, no ja wczoraj coś tam nagrywałem akurat nie. To mi się odpala filmik, bla bla bla, tak. O właśnie odpala mi się ten, ten, ten odpalacz taki kołem Play 2 zamiast czegoś tam, po prostu nie, nie pamiętam o co już chodziło, o jaki rodzaj pliku. W każdym razie trochę mnie tutaj tego zdenerwowało, nie? Znaczy zdenerwowało, no ja mam swoje nawyki, kurde, każdy ma jakieś nawyki, tak? No i, no, i tego rodzaju rzecz może, może troszeczkę odrzucić na początku. To jest nagrane akurat OBS-em, tak jak widać. Działa to sobie bez problemu. Nagrane jest z kodowaniem Nvidia, nie? więc tu jest naprawdę spoko. Mamy tutaj z tego co wiem Pipewire'a. Proszę bardzo, informacja dla tych co na telefonie oglądają. Puls Audio on Pipewire 1.2, czyli też jedna z najnowszych wersji Pipewire. Więc naprawdę są, jeżeli chodzi o wersję programów tutaj, to Ekipa jest mocno do przodu, jest naprawdę bardzo, bardzo, że tak powiem, dobrze w tych, w tych tematach. No wydajność tego, no to widać jak to się zachowuje. To jest naprawdę... Ja wiem, że to jest dość konkretny sprzęt, bo to jest Ryzen 3600, tak, 16 GB RAMU i tak dalej, i tak dalej, i widać 10,70 A i na starszym sprzęcie. Wiadomo, że może być zdeczko słabiej, ale dużo na przykład będzie wydajniej niż na cynamonie mintowym. Dlaczego? No bo przecież mint cynamon wykorzystuje akcelerację GPU i to konkretnie, zresztą jej wymaga de facto, nie? Natomiast LX QT czegoś takiego nie potrzebuje, będzie działać sobie, myślę też, bardzo, bardzo pozytywnie. Zresztą popatrzcie jak to się tu odpala. Ten soft to się praktycznie odpala non stop, nie? Odpalmy Firefoxa, klikasz kurde i praktycznie masz tutaj, tak? Wydajność no jest full. Mamy sobie WebGL, akwarium standardowo. Na Nubo też chodzi, bo sprawdzałem. Tam to też nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o wydajność tego typu rzeczy. Co może niektórych trochę TGS odrzucić albo zadowolić, to zależy, jak to TGS. Mianowicie, monitorem systemu jest tutaj QPS, coś takiego, QPS. No dla mnie to, to jest takie średnie, bo za cholerę tutaj nic nie widać, autentycznie. Może to można jakoś zmienić, nie wiem szczerze mówiąc. Nie, nie wnikałem to już konkretniej, ale, ale wydawało mi się kiedyś, że ten menedżer, no nie menedżer, tylko monitor systemów XFC jest beznadziejny. No to jak popatrzyłem się na to, to mi się życie odechciało, bo ja naprawdę tutaj nic nie widzę po prostu, mimo że to jest fajne, że to jest duże, ładne czcionki tu są, tak, że naprawdę są wygładzone i tak dalej to po, po prostu tu cholera nic nie widać, jak klikam prawym i też nie mogę sobie ogarnąć. Zarządzanie y, repozytoriami też jest graficzne, więc nie trzeba tu konkretnie siedzieć w konsoli i grzebać nie wiadomo co. Dodałem sobie tutaj restricted and no free, robi się to po prostu w ten sposób. Yy, z klawiszem super, tak, możemy sobie to powiększyć ładnie, przesunąć, bla bla bla. I dodać tutaj repozytoria stron trzecich, to co mówiłem, możemy postawić Brave'a, Chroma, Edge'a, co kto chce. Od Skype'y, kurde, jakieś te są. Od Visual Studio kody, że to się kodowaniem zajmuje. Spoko. Teams też teoretycznie tutaj jest, tak. Więc tak się włącza tutaj repozytoria, bardzo przyjemnie. Można się przełączyć ewentualnie na inne inne repozytorium, czyli stabilne. Rock, Rolling to jest właśnie ten Rolling, tak. Cooker to jest taki to jest developerka, to jest taki development, opowiem to tak. Coś jak Seed w debianie, czyli ciągły rozwój, bardzo niestabilny nie? w ten sposób. No ale lepiej sobie najpierw poczytać, zanim się to wszystko zmieni, bo można system po prostu rozsypać, nie? a powrotka będzie prawdopodobnie już dość, że to powiem, ciężka. Z rzeczy dziwnych, które tu się dzieją, mianowicie Aldev 4 mi w tej chwili nie działa, dlaczego, nie wiem. Nie działa mi również klawisz super, żeby pokazać menu. Super, super spacja też nie działa, alt spacja też nie działa. Jest tutaj różnie, tak? Kolejna rzecz, która mi się tutaj stała, może mi się coś zepsuło, nie wiem. Nie mogę przyłączać się między programami. Coś się podziało? Daję sobie Alt tab i to po prostu nie działa. Tak bym skróty roz, klawiszowe rozsypały. Może to, jest wina tylko, może to jest wina układu klawiatury, albo układu skrótów, które sobie nie wiem zmieniłem w jakiś tam dziwny sposób na przykład. Albo samo się zepsuło, tak, jest taka opcja. Podstawowe skróty, które są w każdym środowisku i one tutaj nie działają, to znaczy, że a jeszcze Alt F1, F2, no przełączanie na konsolę TTY jak widać działa, tak. Czyli Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2 i tak dalej. Ten temat nam no, tutaj po prostu pracuje, więc jest spoko. O, graber się nawet nie zawiesił, jak fajnie. Ja miło, dziękuję ci, graberku piękny. W każdym razie, no do no, widać jakie jest. Zarządzanie jest całkiem przyjemne tym systemem. Mi się osobiście już nie chce tutaj tego wszystkiego, że tak powiem, grzebać, ugarniać i, i sprawdzać, czemu nie działa to. A konfiguracja skrótów, no dobra, no, no już przy Was zobaczę. Alde w jeden, nie wiem, może tu się skróty rozsypały, albo ja coś popierdzieliłem, jest taka opcja, nie? Słuchajcie, dobra, to lecimy, pokażę wam, jak to chodzi w gierkach. Bo myślę, że to po osób zainteresuje. Wiem, że jest mniejszość grania na pingwinie i tak dalej, ale to także pokazuje inne rzeczy, jeżeli chodzi o ten system. Są tutaj flatpaki grane bez problemu, można sobie to ładnie instalować. A właśnie, jeszcze wam nie pokazałem jednej rzeczy. De zarządza się oprogramowaniem tutaj za pośrednictwem Deneb Dragora. To jest taki sklep, taki coś, ale synaptik powiedzmy w Debianie, w ten sposób to wygląda, nie? No, tak to się tutaj ogarnia. Piszemy sobie dowolną nazwę programu, ewentualnie tam po kategoriach można by szukać. Ja wiem, że to jest spartańskie i tak dalej, ale to jest szybkie. Nie, nie trzeba mieć tutaj ton, grafiki, jak pięknych i w ogóle cholera wie co jeszcze. To ma zasuwać, ten system ma zasuwać i to po prostu robi, nie? Więc w ten sposób można sobie również ogarnąć tutaj, patrząc coś tak, przez tego rodzaju rzeczy, nie? Jakieś tam gry, rzeczy graficzne i tak dalej, i tak dalej. Można sobie temat tutaj przeplikać, jest KD, bla, 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 no i ten. No i tak to mniej więcej tutaj sobie działa, nie? Jeżeli chodzi o gierki, więc słuchajcie, stała się rzecz niesamowita, bo po zainstalowaniu tego wszystkiego, z wziąłem sobie NBA 2000, tak, czy tam 2020, 21. i jak to nigdzie nie chodziło, nigdy nigdzie nie chodziło, tak teraz kurde chodzi, dlaczego? Nie wiem czy to jest specjalne dla, tej, dla tego distro wątpię może Protona poprawili Więc ten, a właśnie jeszcze a propos graczy słuchajcie są tutaj dostępne paczki Proton osobno nie trzeba stawiać Steam'a żeby mieć Protona najlepszego czy tam eksperymental czy inne wersje jest tutaj to dostępne w repozytoriach dobra ja odpalę teraz NK, N, NBA 2K21 no i widzimy się już w grze od razu mówię nigdy w to nie ciupałem więc może być cholernie ciekawy Dobra, jestem w grze, podłączyłem kontroler, bo teoretycznie powinno się na kontrolerze tu grać. Nie wiem, Quick Play. Od razu mówię, że jest problem z łączeniem się z serwis serwisem tam, tym online i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy się gra, da grać online, czy nie, nie mam pojęcia. Teoretycznie wczoraj sprawdzałem, połączyło, dzisiaj nie chcę akurat. Tak jak mówię, ja tą grę w ogóle nie grałem, nie mam pojęcia, jak tu się gra, jak to, jak to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie Copyright Strike'a. Ustawienia są na max zrobione, tak? Tak jak mówię, no ja w to nigdy nie grałem. No wygląda to fajnie, kurde. Dobra, no dalej, no, no przecież, bo ja chcę sobie pociupać trochę. Dobra, zobaczymy jak się rozkręci. Dobra, teoretycznie chyba się zaczyna. Nawet nie wiem jak tu się gra, jak tu się biega, nic, autentycznie. Ja ni hu, hu nawet nie wiem kim ja jestem. Ja tu gdzieś gram w ogóle tak Nie wiem Wiecie co, ja nawet nie wiem kim ja tu jestem bez kitu O dobra jestem, jestem tym kolesiem Okej, okay, dobra O okej, okay, mam go y... tu, 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 tu 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 Cholera jasna No ja, nie nie, ja nie wiem nie orientuję się w ogóle tej grze Może mi się rozegrał, bo kurde fajnie tak, nie? No w każdym razie, dobra, jestem gdzieś tutaj. Podaj temu. Obra, temu się podaje. Rzucaj, rzucaj! Kurde, nie jemu, tylko no co za matą, kurna, lud. No, rzućesz mu do cholery. Ja pierdzielę jaja se robię, Przerzucają sobie piłeczkę, no. No, wrzuć to. Masakra. Działać, działa. Mówiłem, że nie umiem, no. NBA <laughs> White Tokyo, proszę bardzo. Działać, działa. No to tak wiem Dobra Muszę patrzeć tutaj na żywy monitor Bo tu mam laga na tym na, na OBS-ie Standardowo To jest norma U was to wszystko będzie ładnie tutaj widać Przejdźmy sobie kawałeczek tutaj Ja widać pracuję elegancko Co prawda w następnej grze Znajduje się mały problem Nie wiem czy to będzie widać tutaj czy nie Tu chyba, tu chyba jest ok Jest takie rwanie obrazu Delikatne rwanie obrazu czasami to się czasami, że tak powiem, objawia i stwierdziłem, że to jest głównie na X11, na X.Orgu, autentycznie, na Waylandzie gry chodzą lepiej. To, to, to jest dziwne, bo aż prawie nie, nie, niemożliwe, powiem to w ten sposób, ale na Waylandzie takiego cięcia, mikroprzycięć nie ma. Czym to jest spowodowane? Nie może tym, że Nvidia zaczęła optymalizować stery tylko i wyłącznie pod Waylanda w tej chwili, nie? Albo bardziej. Tiringu tutaj teoretycznie nie ma, bo to by było widać, że aby się coś nie teges. Jest. Wydajność jest, jest praktycznie taka sama jak, jak ten. Nie no, może mi się wydaje z tym cięciem obrazu. Na, na razie jest ok, nie? Przejdźmy jeszcze kawałeczek tutaj gdzieś może. Żadnych kreszy, żadnych jakichś dziwnych takich rzeczy yy, tutaj nie ma, nie? No nie, na, na fizycznym jest full płynne. Wszystko jest ok. Dobra, to pokażę Wam jeden motyw w Kingdomie jeszcze, co tam się dzieje. Mamy Kingdoma, yy, oczywiście standardowo pokazuję tutaj jak jest zostawione. Yy, chodzi o grafikę, tak? Czyli Full HD, bardzo wysokie detale i tak dalej, i tak dalej. Kontynuacja. Obiecuję, wezmę się za tą gierkę, pogramę, ja będę miał trochę czasu, no, chyba po śmierci dopiero, kurde, powiem to tak. Yy, dobra, jesteśmy w grze i teraz tutaj jest taki jeden my, który mi się zdarzył. Mianowicie, widzicie to przycięcia takie, o teraz to widać dokładnie. Mimo tego, że pokazuje 60 fpsów, to jest takie, jest takie cięcie, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, tutaj jak sobie dochodziłem do pewnego momentu, widać było zarąbisty tearing, jeżeli chodzi o obraz. Widzicie to? W połowie ekranu, albo... To tnie, po prostu to autentycznie tnie. Dlaczego tak się dzieje? I don't know. Widzicie te przycinki takie dziwnego na Waylandzie nie A, ma. Tak jak mówiłem, na Waylandzie tutaj efektu nie ma. Wszystko ładnie nam de facto pracuje, nie? No widzicie jak to się zachowuje. Można spokojnie sobie na tym Distro pograć. Trzeba tylko brać czasami pod uwagę to, że tak jak mówię, no może być mniejsza ilość pakietów. Ewentualnie trzeba będzie tam deweloperów poprosić o przepakowanie pewnych rzeczy. O, widzicie to? Teraz to było widać przed chwilą. No już nie mogę tego powtórzyć, nie wiem dlaczego, ale jest takie. Wiem, że czepiam się szczegółów, kurde, ale... Był taki efekt cięcia ekranu tutaj przed chwileczką. No teraz tego akurat nie ma. I znowu Aldef4 mi zadziałało, czyli... Tu, tu, tu jest coś, tak jest. No, Layersa nie będę odpalał, chodzi, po prostu chodzi, Layers of Fierce chodzi nam tutaj bez problemu, nie? No, no, system jest, jaki jest, jest ładny, jest naprawdę, ja robiłem ostatnio chyba ROM, ROM, czy nie pamiętam, czy ROKA, Rok temu, około 8-9 miesięcy temu mniej film. I mówiłem, że tam były problemy. Chyba odpalałem to na maszynie wirtualnej w ogóle. Bo Nvidia nie chciało to zainstalować. W tej chwili Nvidia jest odpalona, działająca i to jest jedna autentycznie komentowałem sobie NFS, który również działa bez problemu. Zamontuję go dla was, żeby pokazać dla świętego spokoju. sudo do DNF instal Nvidia Kamod. no i do tego dajecie sobie Nvidia Settings, tak, żeby ten panel był. I to jest wszystko. To jest autentycznie wszystko, co, żeby zrobić tutaj: zainstalować najnowsze stery. Żadnej BPA, żadnego pierdzielenia. Jak widać, Flatpak i chyba też nic nie ma. NFS nie ma, tutaj jest podłączony, Samba także jest podłączona. I co sieci oczywiście tego nie widzi? No cóż, życie, nie? Big no, też są problemy z Sambą. No, no niestety, trzeba sobie jakoś ewentualnie z tym tematem radzić, nie? No, distro jest naprawdę znowu, Aldep 4 mi nie działa. Znowu jest to samo. To nie wiem, czy to się u mnie coś zepsuło, czy nie, w każdym razie, w każdym razie tak to wygląda. Słuchajcie, polecam Wam sobie sprawdzić się. Jak macie jakiś starszy ewentualnie sprzęcior yy, i nie macie jakichś specjalnych wymagań a propos tego, że musi dany soft chodzić, bo może on chodzić na tym systemie, a może nie chodzić, nie? ale potrzebujecie, nie wiem, przeglądarkę, coś te ładnie to wyglądające i żeby to nie było lubuntu, łubuduntu, tak, to spróbujcie sobie tego naprawdę. Myślę, że warto. Jest wersja taka powiedziałem stabilna rok. To jest rolling Rom jest rollingiem, czyli ciągle leci i się zmienia i tak dalej Wiadomo, że nie aż tak jak Arch, bo to nie jest, to nie jest tego typu system, nie? ale się ciągle zmienia. A ROM jest bardziej stabilny, kurde, ale też z nowymi rzeczami. Niedługo ma wyjść chyba 5.1 ROM, czyli właśnie jest oparta już na, na tych nowiuszkich rzeczach, że tak powiem, tak? Więc naprawdę jest, jest po prostu przyjemnie. Temat jest naprawdę bardzo fajny i działa to bardzo, bardzo przyjemnie. No dobra, kończymy, słuchajcie, taki tak na szybko przylądzi tegez, tam tegez, jak to się nam tutaj zachowuje. Jak ktoś będzie chciał to sobie sprawdzi, jak nie to nie, tak jak mówię niezależne. Tutaj to nie leży, nie zależy od niczego, nie? Więc myślę, że warto sobie to po prostu sprawdzić. Słuchajcie, dzięki za oglądnięcie, dzięki za każde wsparcie, łapkowanie i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do, zapraszam do subskrypcji, jeżeli chcecie więcej materiałów o Linuxie sobie tutaj pooglądać na tym moim kanale i posłuchać moich dziwnych rzeczy czasami, tak, powiem tak. I, i co, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, Bartek, cześć.